Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę u Państwa sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. A po godzinie 9.45 Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, do jakiegoś czasu senator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ale zaczynamy od doniesień z Ukrainy, drodzy Państwo, dlatego że z powodu, tutaj cytat, sytuacji nadzwyczajnej został wstrzymany ruch na moście krymskim, łączącym Rosję z okupowanym Krymem. Ukraińskie media informują, że na moście doszło do eksplozji, w wyniku której dwie osoby zginęły, a ranne zostało jedno dziecko. Źródła zbliżone do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy podają, że atak był operacją specjalną SBU i ukraińskiej marynarki wojennej. Oczywiście na bieżąco będziemy Państwa informować, jeżeli cokolwiek w tej sprawie się zmieni. To jest Judasz, Bajerant, skamer, kłamca i kłótnik bez żadnego pomysłu, by przekonać obywateli do swojego programu. Tak premier Mateusz Morawiecki mówi o byłym premierze Donaldzie Tusku i dodaje, że Platforma próbuje zaszczepić hejt, chaos i ferment, bo nic innego nie potrafi. Dodał także, że Polska jest atakowana przez Unię Europejską i różnych polityków, bo Polacy, tutaj cytat, nie chcą jeździć do Niemiec na szparagi. Tak wygląda obecnie kampania wyborcza. Odpowiedź za chwilę zapewne padnie z ust Marcina Kierwińskiego w tej sprawie między innymi. Ale na koniec, to myślę, że premier też mógłby się zainteresować tym sondażem. Mamy badanie, którzy politycy radzą sobie najlepiej w kampanii. No i wyniki są następujące. Według sondażu dla RMF FM najlepiej radzi sobie były premier Donald Tusk. Z niemal 48% wskazań. Na drugim miejscu, daleko, daleko za Tuskiem, plasuje się Rafał Trzaskowski z niespełna 27%, a podium zamyka Sławomir Mentzen z Konfederacji z 24% wskazań. Ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia, także niecały miesiąc został prezydentowi na ogłoszenie terminu wyborów. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Piątek to był taki dzień, który można nazwać esencją kampanii. Donald Tusk w Koszalinie, tam 5000 osób mniej więcej zgromadzonych na jego wystąpieniu. Premier Morawiecki z kolei w Sianowie twierdził, że jest nas, jak rozumiem, miał na myśli rząd i jego zwolenników, więcej. Nie wiem, nie liczyłam. No, gołym okiem chyba jednak było widać, że w Koszalinie jest zdecydowanie większe tłumy, ale nie o tym, bo to rozmaite spotkania w tej kampanii jeszcze nas czekają. W mediach społecznościowych bez wątpienia jednak zwrócono na inny aspekt niż polityczny obu tych spotkań, czyli właśnie na wspomnianą przeze mnie frekwencję. Premier podczas swojej przemowy skupił się głównie, drodzy Państwo, na przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, to zresztą już pokazałam Państwu na początku naszego spotkania. No i mówił także bardzo często o tym, że Tusk za czasów swoich rządów wypełniał wolę Berlina. Później oczywiście przyszły także słowa dotyczące tego, że Polska jest atakowana przez Unię Europejską. Nie wiem, czy premier zapomniał, że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, czy nie zapomniał. No w każdym razie stwierdził, że to jest właśnie kwestia tego, że Polacy nie jeżdżą do Niemiec na szparagi. Ale, dodał premier, daj Bóg, za 10 lat to Niemcy będą przyjeżdżać do Polski na czereśnie, wiśnie i gruszki. Jarosław Kaczyński także nie zawiódł. Stwierdził, że Tusk to krzykacz, który nieustannie nas obraża, wrzeszczy i przeklina. On doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał interes niemiecki, mówi Jarosław Kaczyński, ale jednocześnie odniósł się do rządów Prawa i Sprawiedliwości, które określił następująco. Cytat. Władza ludzi, którzy nie są idealni, mają wady, ale są patriotami i nie są chłopcami w krótkich majteczkach. Prezes Jarosław Kaczyński pokazał się także w dość niecodziennej stylizacji, muszą Państwo przyznać, dlatego że podczas jednego z wystąpień założył tak zwaną bejsbolówkę, czyli czapkę z daszkiem. Oczywiście Twitter oszalał absolutnie, widząc prezesa w takim wydaniu, i porównywał go do Donalda Trumpa bardzo często, ponieważ to Trump był znany właśnie z tego typu stylizacji. Nie wiem, czy prezes inspirował się Donaldem Trumpem. No, bez wątpienia
to zdjęcie uwieczniające taką, a nie inną stylizację prezesa Prawa i Sprawiedliwości z pewnością będzie jednym z najpopularniejszych w tej kampanii, ale nie oszukujmy się, że to są tylko didaskalia. Oczywiście, jeżeli chodzi o emocje wyborcze, bardzo sympatyczne i przyjemnie się takie sprawy komentuje. Natomiast no, pytanie pojawia się, drodzy Państwo, jaka jest esencja tej kampanii? Czy Państwo potrafią odpowiedzieć na pytanie, jaki jest pomysł, jaka jest myśl przewodnia poszczególnych sztabów wyborczych, bo Donald Tusk także nie pozostaje dłużny Prawu i Sprawiedliwości i mówi tak, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz głosować na złodzieja, kłamcę i przemocowca. Sami widzicie, co się dzieje z polskim kościołem od czasu, kiedy skleił się z PiS-em i władzą pisowską. Może ci, którzy wywodzą wiarę w wartości z Boga, zrozumieją, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, nie możesz na miłość Boga głosować na złodzieja, kłamcę i przemocowca. To jest wbrew istocie twojej religii. Tak mówi Donald Tusk, a ja powtarzam pytanie o merytoryczną zawartość tej kampanii. Bardzo jestem ciekawa Państwa komentarzy w tej sprawie. Niemniej, tak jak już Państwu wspominałam, według sondażu najlepiej w tej kampanii wyborczej na razie radzi sobie właśnie były premier Donald Tusk. Mamy tutaj 47,9% wskazań. Na drugim Rafał Trzaskowski 26,8%. Na trzecim Sławomir Mentzen 24,3%. I co ciekawe, na czwartym miejscu Jarosław Kaczyński 22,2%, a Mateusz Morawiecki niby na piątym miejscu, ale tylko ze wskazaniami 13,8%. Przypomnę, Donald Tusk 47,9%. O rozmowach w Koszalinie za chwilę będziemy Państwu także jeszcze opowiadać. Natomiast premier Mateusz Morawiecki, to ważne, podał termin budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Jesteśmy już właściwie w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej. Tak oświadczył premier Morawiecki w jednostce wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Zapewnił, że zacznie działać ona do końca roku. Podczas swojego wystąpienia podkreślał istotną rolę polskiej obrony polskiego nieba właśnie. Dodał, że rząd prowadzi bezprecedensowy program inwestycji zarówno w programy obrony polskiego nieba, jak i obrony polskiej ziemi. Miejmy nadzieję, że sprawa tarczy antyrakietowej nie zakończy się tak jak z 1000 samochodów elektrycznych. Bardzo mocno dbając o polskie bezpieczeństwo trzymamy za to kciuki. I jeszcze jedna, drodzy Państwo, bardzo ważna informacja. Sejm przegłosował tak zwaną ustawę Kamilka. Pamiętają Państwo tę straszną sytuację związaną ze śmiercią 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł 8 maja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie, po tym jak został skatowany przez swojego ojczyma. Projekt nowelizacji, który ma zdecydowanie zaostrzyć kary i chronić dzieci w sposób daleko bardziej idący, trafił do Sejmu w maju. O jak najszybsze prace nad nim apelowało tak naprawdę kilkadziesiąt organizacji, między innymi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. No i na szczęście w piątek 441 posłów zagłosowało. W czwartek wieczorem, za nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. I co ciekawe, przeciwnych zaostrzeniu przepisów chroniących życie i zdrowie dzieci było 8 posłów Konfederacji i 3 członków koła Wolnościowcy. Jeden poseł wstrzymał się od głosu, czyli Paweł Szramka, parlamentarzysta niezrzeszony. Dlaczego posłowie Konfederacji i Wolnościowcy zagłosowali przeciw? No, Dobromir Sośnierz na przykład proponował poprawkę, która zakładała, że sąd wysłuchuje dziecka jedynie na okoliczność faktów, o których ma ono wiedzę uzyskaną bezpośrednio i sąd nie prosi dziecka o wyrażanie własnych ocen. Poprawka została odrzucona przez Sejm. Z kolei Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że dziecko jest żywą istotą i ono musi wiedzieć, jakie jest jego miejsce w rodzinie. Wyobrażają sobie Państwo coś takiego? Dziecko musi wiedzieć, jakie jest jego miejsce w rodzinie. Tak Janusz Korwin-Mikke tłumaczy brak wsparcia dla przepisów zaostrzających kary wobec dziecięcych oprawców i dodał, że jeżeli zakłóci się dziecku naturalne miejsce w rodzinie, to wtedy konsekwencje są absolutnie fatalne. Dziecko się kiedyś bało ojca, ale dzięki temu nie trzeba było używać przemocy. Jeżeli się podrywa autorytet ojca, wtedy dziecko się nie boi, a przecież nie może włazić rodzicom na głowę, więc trzeba użyć przemocy, bo nie ma innego sposobu. Nie może być tak, że dzieci robią co chcą, że na jezdni włażą pod samochody, mówi Janusz Korwin-Mikke, drodzy Państwo. Nie mam chyba nic więcej do dodania, oprócz tego, żeby bardzo dobrze zastanawiali się Państwo nad tym, kogo popierać w nadchodzących jesiennych wyborach parlamentarnych. Już za chwilę u Państwa Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, zapraszam. Zastanówmy się,
jak to jest możliwe, że tyle rzeczy udało się zrobić. Ja bym powiedział tak. Do 2015 roku Polska przypominała trochę dziki zachód. Prawo pięści, prawo silniejszego. No wy tutaj w Sianowie nie byliście tymi silniejszymi. Od tych wielkich miast, od tych rekinów biznesu, od mafii VAT-owskich ciężko było sobie z tym poradzić. Ale w 2015 roku tu, do tego miasta przyjechał szeryf. I od tamtego czasu życie w Polsce się zmieniło. Od roku 2015, od końca tego roku. Dlaczego? Co to znaczy? Prawo pięści, które panowało wcześniej, można prosto określić. Pełne kieszenie cwaniaków, oszustów, hochsztaplerów, mafii VAT-owskich. I od tamtego czasu pogoniliśmy ich, tych łajdaków. My też w Polsce mamy takiego bajeranta. My też mamy takiego bajeranta. Takiego bajeranta, który potrafi zmienić zdanie 3 razy w ciągu tygodnia. Takiego bajeranta, jak lis, jak farbowany lis, absolutnie tak. Takiego bajeranta, który potrafi powiedzieć, nie podniosę wieku emerytalnego. A potem, uwaga, nie dość, że podniósł ten wiek emerytalny, zaraz potem, to sam Nie no, ktoś tutaj za mnie mogę wygłosić to wystąpienie moje. To chciałem powiedzieć, a sam odszedł w wieku 65 lat. Wyobrażacie sobie kogoś takiego, szanowni państwo, żeby on rządził Polakami, Polakom podniósł, sam poszedł na wcześniejszą, a wcześniej kłamał, że nie podniesie emerytury. To jest, szanowni państwo, Judasz, bajerant, skamer, kłamca i kłótnik. Tak mogę go określić w skrócie. Państwa gościem Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Powinnam pana chyba też przedstawić jako kowboja, no bo skoro dziki zachód według premiera mieliśmy tutaj w Polsce do roku 2015, to pytanie... No od 2015 mamy Sycylię i to Sycylię z tych najgorszych czasów. Z gangami, mafiami, z ludźmi, którzy nie liczą się z prawem. I na czele tej sycylijskiej rodziny PiSu stoi niejaki Morawiecki. Certyfikowany kłamca, certyfikowany przez polski sąd. Będę to powtarzał, już zresztą mówiłem kilkukrotnie o pani redaktor. No tak, ale to premier Morawiecki nazywa Tuska Judaszem, bajerantem, skamerem, kłamcą, kłótnikiem i tak dalej. Ja myślę, że pan premier Morawiecki jest człowiekiem chorym z nienawiści. Zresztą bardzo podobnie jak pan poseł Kaczyński. Proszę zwrócić uwagę. Jeździ od miejscowości do miejscowości jako premier polskiego rządu i nie ma nic do powiedzenia o realnych problemach Polaków. Nie mówi ani słowa, jak walczyć z inflacją, jak walczyć z korupcją, jak walczyć z nepotyzmem, tylko jedyne, czym się zajmuje, to liderem partii opozycyjnych. No przecież to jest gość, który jest tak naprawdę no, jakąś karykaturą premiera, nic więcej. To jest wynajęty hejter, który za pieniądze podatników jeździ, szczuje i sączy ten jad. No to jest gość, który żyje cały czas własną nienawiścią. Ja w ogóle się zastanawiam, skąd tacy ludzie w polskiej polityce. W polskiej polityce, przecież to Polska pokonała komunizm. Polska ze swoją wspaniałą historią i dziś na czele naszego wspaniałego kraju stoi ktoś taki, człowiek chory z nienawiści. Człowiek, który mówi, że Polska jest atakowana przez Unię Europejską i różnych polityków, ponieważ Polacy nie jeżdżą do Niemiec na szparagi. Ja bym bardzo chciał, żeby pan premier Morawiecki najlepiej stąd gdzieś wyjechał i właśnie przestał sączyć tą nienawiść. Ale proszę zwrócić uwagę, co to jest w ogóle za retoryka? Za naszą wschodnią granicą rozgrywa się wojna. Putin bombarduje miasta i wsie, a Mateusz Morawiecki szuka wroga po stronie naszych sprzymierzeńców, naszych koalicjantów. Co trzeba mieć w głowie, żeby dziś szukać przeciwnika w Unii Europejskiej, a bratać się z Orbanem, bratać się z panią Le Pen, która chciała rozwalenia NATO. Co trzeba mieć w głowie? Przecież ten człowiek tak naprawdę kompletnie nie rozumie dzisiejszego świata, albo może gorzej. On doskonale rozumie, ale z takiej cynicznej kalkulacji, z takiego cynicznego wyrachowania jest w stanie powiedzieć dokładnie wszystko. No dobrze, tylko prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Kaczyński podkreśla, że to jest tak naprawdę i znów wina Tuska, że to Tusk atakuje stronę Zjednoczonej Prawicy. Mówi Kaczyński,
Kaczyński tak nieustannie nas obraża, wrzeszczy, przeklina. On doprowadził do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał. Pani redaktor, proszę wybaczyć, ale nie słyszałem Donalda Tuska nigdy przeklinającego. Natomiast Kaczyński ma... I oficjalnie. Nie, nieoficjalnie też muszę powiedzieć. Mm-hmm. Muszę powiedzieć, że nie. Donald Tusk często używa bardzo twardego języka, ale akurat jeżeli chodzi o przekleństwa, to chyba nikt takiego, takich z jego ust nie słyszał. Natomiast, panie redaktor, PiS wie, że się kończy. PiS wie, że przegra najbliższe wybory i tam widać panikę. I wczoraj też słuchałem tego wystąpienia pana posła Kaczyńskiego w tej takiej zabawnej czapeczce. Niektórzy, zresztą pani redaktor to zapowiadała, że to podobnie jak Donald Trump. Niektórzy złośliwi komentatorzy nawet stwierdzili, że będzie podobnie. I Trump będzie siedział i za to, co w Polsce zrobił Kaczyński, też prędzej czy później będzie odpowiadał przed sądem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, oni naprawdę nic nie mówią o bieżących problemach. Ale wam też się to zarzuca, panie pośle. Ale Donald Tusk mówi o bieżących problemach, składa konkretne propozycje programowe, mówi o tym, co trzeba w Polsce zmienić. Ta władza mówi tylko i wyłącznie o opozycji. Czy wysłyszała pani jakieś wystąpienie ostatnio Jarosława Kaczyńskiego, w którym on przedstawił jakąś wizję Polski? Jakąś taką całościową wizję Polski. Przecież to jest człowiek, który rządzi Polską od 8 lat. Ostatnio mówił przede wszystkim o tym, że za parę miesięcy inflacja będzie już na zupełnie znośnym poziomie, tak powiedział. Mówił także, że Platforma to po prostu dawna komuna, tamci byli Moskwa, ci Berlin, ale na jedno wychodzi. Mówił także o referendum, że może pojawią się w nim jeszcze inne pytania. To jest w ogóle... To mniej więcej streszczenie z tego ostatniego. To jest w ogóle dość zabawne, jak Kaczyński zarzuca komuś, że są komuną. Człowiek, który wprowadził do Trybunału Konstytucyjnego prokuratora stanu wojennego. Człowiek, w którego otoczeniu działał były tajny współpracownik. Mówię o panu Kujdzie. Człowiek, mówię o Kaczyńskim teraz, który wyniósł taką doktrynę, że nasz komuch, nasz pisowski komuch jest lepszy od tego zwykłego komucha. To oni są mentalną grupą rekonstruującą komunę. Ale pani redaktor, bo pani powiedziała o tym, co mówi Jarosław Kaczyński, ale gdzie tu są jakieś tezy programowe? Gdzie tu jest jakaś propozycja dla Polaków? Ja chciałbym, żeby Kaczyński chociaż raz na przykład, jak jedzie na taki wiec wyborczy, na piknik rodzinny, swoją drogą, ja nie wiem, jakie rodziny, no bo na pikniku rodzinnym to spotykają się ludzie z dziećmi, są jakieś atrakcje. Nie wiem, jaką atrakcją może być podstarzały jegomość, który sieje hejt i nienawiść. Natomiast myślę, że Polacy chętnie by zapytali się pana Jarosława Kaczyńskiego, gdyby mieli okazję. Ale jedna rzecz. Taka, że... Co na przykład z panią Sobolewską i z panem Sobolewskim? Jak to jest, że była uchwała, która miała walczyć z nepotyzmem w szeregach PiS-u, a ten nepotyzm kwitnie. Mamy kolejnych grubych misi, kolejne tłuste koty, które wyciągają pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Oczywiście obecną władzę mają państwo prawo rozliczać, od tego jest opozycja, ale będę się upierać jednak, że tej merytorycznej zawartości w kampanii jest mało po obu stronach, panie pośle. Donald Tusk w koszalinie, to też, bądźmy uczciwi, skróciłam wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, skrócę także wystąpienie Donalda Tuska. Mówi, cała Polska widzi od lat, jak bezwstydnie i bezkarnie kradnią. Wspomniał, że ulubieńcem jest pan Obajtek. O ile się wzbogaci, że nie można mieć żadnych wątpliwości co do ludzi jak Korwin i Braun. Głównie Donald Tusk skupił się na krytyce wobec konkurentów. No tak, ale Donald Tusk pokazuje te przykłady tych tłustych kotów pisowskich. Ale pan mówi o programie. Gdzie tam był program? Już mówię. Tłustych kotów pisowskich, żeby pokazać, że taki stan rzeczy musi się natychmiast zmienić. I to są też deklaracje Donalda Tuska, że z tego typu patologiami my skończymy. Nie ma pierwszego dnia po wygraniu wyborów skończymy z takimi jegomościami jak pan Sobolewski, czy cała ta aleja milionerów, którą teraz pokazujemy. Donald Tusk na tym spotkaniu, na którym pani mówi, mówił o polskich lasach. O tym, jak zabezpieczać polskie lasy. O tym, jak wzmocnić etos leśnika, niszczony systematycznie przez politykierów z suwerennej Polski. Donald Tusk mówi o babciowym. Mówi o kredycie na mieszkanie. Mówi o sposobach walki z inflacją. Mówi o prawach kobiet. To są wszystko rzeczy, które na różnych spotkaniach Donalda Tuska się pojawiają. Proszę odtworzyć ostatnie przemówienia Kaczyńskiego. Gdzie są jakieś propozycje programowe? Jest tylko suchy hejt, a to
to przypomnijmy, jest człowiek, który rządzi Polską od 8 lat i ma obowiązek, to nie jest kwestia tego, czy on chce, czy nie, on ma obowiązek rozliczyć się przed Polakami z tego, co ta władza zrobiła i co zamierza jeszcze zrobić. To jest po prostu, to jest sól demokracji. Panie Piesza, zapytam pana o taką jedną rzecz, bo wielu oczywiście analizuje przyczyny porażki Platformy Obywatelskiej w roku 2015 i doskonale pan pamięta, że się mówiło o ciepłej wodzie w kranie, że się mówiło o tym, że Prawo i Sprawiedliwość no, lepiej wyczuło te takie dziury w społeczeństwie, że dzięki 500+ i tego typu socjalnym propozycjom zagospodarowało tę część społeczeństwa, o której państwo zapomnieli. Nie obawia się pan teraz powtórki z rozrywki tego, że Konfederacja tak bardzo rośnie w siłę, ponieważ gospodaruje bardzo ważny, szczególnie po trudnych czasach pandemii i wszystkiego tego, co się później wydarzyło, także w kontekście wojny, elektorat przedsiębiorców, których w Polsce jest bardzo dużo i z państwa strony propozycji dla takowych jest po prostu za mało. I Konfederacja dzięki temu bardzo mocno zyskuje, bo wszystkie badania pokazują, że to wcale nie chodzi o kwestie związane z tak zwanym światopoglądem, tylko właśnie z wyjściem znowu do ludzi, którzy gdzieś zostali na marginesie albo zostali bardzo poszkodowani przez na przykład ład niełatnowy. To czy kilka kwestii. Pierwsza kwestia, czy obawiam się? Obawiam się każdej brunatnej siły, która rośnie w polskim życiu publicznym, a rzeczywiście ładny garnitur pana Mentzena i gładka gadka pana Bosaka nie zasłonią pana Brauna i Korwin-Mikkego, który wczoraj zasłynął kolejnym skandalicznym tweetem atakującym kobiety. Za chwilę o tym będziemy rozmawiać. No, tak. Tylko, że nie ma żadnej reakcji jego teoretycznie liderów politycznych. Mhm. Pan Mentzen mówi o tym, że zlikwiduje wszystko, że wyrzuci wszystkich, tylko na razie nie jest w stanie wyrzucić z własnej partii kogoś tak skompromitowanego jak pan Korwin-Mikke. Ale co do przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy to są bardzo mądrzy ludzie. Oni sobie zdają sprawę z tego, co jest realne, a co jest nierealne. Jak przychodzi do nich pan Mentzen i mówi tak, nie będzie podatków, nie będzie ZUS-u, wszyscy będziecie szczęśliwi. No to ZUS ma być dobrowolny, panie pośle. No. Według pomysłu Konfederacji. Ja pamiętam taką wypowiedź pana. No państwo też zmieniali wielokrotnie. No, panu Mentzenowi to często się te zmiany przydarzają. Jedno już w poniedziałek, drugie w środę. Ostatecznie na razie wersja jest taka, że ZUS ma być dobrowolny. Ale ja będę, jeśli pani pozwoli, odnosił się do tego, co mówił pan Mentzen. Nie będzie ZUS-u. No przecież wszyscy wiemy, że to jest kompletnie nierealne i nieprawdziwe. Ja myślę, że polscy przedsiębiorcy doskonale rozumieją, że pan Mentzen ma gładką, fajną retorykę, skąd 15, ale mało... 15% dla Konfederacji. Zobaczymy. To na razie są... Odnieśmy się też do tego. Ale dobrze, bo... oczywiście, że tak. Tylko to są na razie sondaże. Ja pamiętam różne partie pana Korwin-Mikkego, którego wspominaliśmy. On też miał raz 7 w sondażach, raz 8%. Jak przychodziło do wyborów, to dostawał 1,5%, 2%. Ja nie lekceważę Konfederacji. Tylko mówię, że na razie Konfederacja jeszcze nie weryfikowała się wyborczo, no, na tym poziomie, o którym tylko pani pytanie, mówi. Czy jeśli znów nie pochylicie się nad jakąś wykluczoną grupą społeczną, w cudzysłowie wykluczoną, zaniedbaną, ale to poszkodowaną, to pytanie, czy później jak będziecie weryfikować, się okaże, że dowiozą ten wynik, to nie będzie za bardzo, bardzo dziękuję, że pani, bo ja jednej rzeczy jeszcze zapomniałem powiedzieć przy odpowiedzi na tamto pytanie. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, przywrócenie poprzednich rozwiązań, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. No przecież to, co jest dzisiaj, to składka zdrowotna zabija polskich przedsiębiorców. Szczególnie tych z jednoosobowymi działalnościami. Dokładnie tak. Uproszczenie, znaczące uproszczenie podatków. Wprowadzenie centrum obsługi podatnika. To są wszystko rozwiązania, którymi my staramy się powiedzieć przedsiębiorcom. Jesteście dla nas najważniejsi. To z waszej pracy budowany jest dorobek Polski. To z waszej pracy tak naprawdę Polska się rozwija. Więc ja nie mam obawy, że polscy przedsiębiorcy nie słyszą tego, co mówi Koalicja Obywatelska. Ja zdaję sobie sprawę, że pan Mentzen mówi językiem, który może być taki populistycznie bardzo popularny, ale wiem, że na końcu, jak ludzie podejmują już tą finalną decyzję na dzień, na dwa, może nawet na 10 minut przed głosowaniem, to oceniają realność. I myślę, że fajne zdjęcie pana... To jest wspaniałe, przepraszam, że wyjaśniłam, że pan tak wysoko ocenia wyborców. Polskich przedsiębiorców? Wyborców. Bardzo, wyborców. Bardzo wysoko ocenia. Ale kiedy pan zajrzy w jedno, drugie, trzecie, 54 badanie, które zostały w ostatnich latach przeprowadzone, to doskonale pan zobaczy, że bardzo wielu wyborców w Polsce podejmuje decyzję na ostatniej prostej i podejmuje ją głównie emocjami, ale a to nie weryfikacją.
weryfikacją programów czy realności sprawdzalności. Ale to pani redaktor, no, bardzo się cieszę, że pani to powiedziała, bo właśnie to powiedziałem. Dzień przed wyborami, 10 minut przed wyborami i tą jedną z podstawowych emocji, która jest, to jest kwestia takiego popatrzenia na polityków i powiedzenia, czy on jest wiarygodny, czy on nie jest wiarygodny. Więc pan Bentzen z tym, co mówi, z tym, co robi, moim zdaniem dla polskich przedsiębiorców uważa finalnie pan, nie będzie. Czy Konfederacja nie dowiezie tego sondażowego wyniku? Uważam, że Konfederacja na dziś gromadzi taki elektorat buntu. On jest bardzo w Polsce z wyborów na wybory ten elektorat się powtarza. Raz ma odcień bardziej lewicowy, raz bardziej prawicowy, a to jest elektorat na poziomie 10% i uważam, że taki właśnie będzie wynik Konfederacji. No właśnie i teraz pojawia się kolejne pytanie. Czy Konfederacja nie będzie tak zwanym języczkiem uwagi? Bo wielu mówi, że no, nawet jeśli Platforma zyska dobry wynik, to słabe wyniki pozostałych partnerów z opozycji spowodują, że będziemy mieli do czynienia z rządem tworzonym przez PiS i Konfederację. Zrobimy wszystko, żeby wygrać tak te wybory, żeby nie trzeba było oglądać się na Konfederację. Tylko na razie żadne badania na to nie wskazują. Ale są jeszcze 3 miesiące kampanii wyborczej, a tendencja wzrostowa dla Platformy Obywatelskiej, dla koalicji jest bardzo, bardzo jasna. Zresztą myślę, że... No nie wiem. Teraz zyskujecie, raz tracicie po 2-3 punkty procentowe pani, i to tak pani się waha. Redaktor, jesteśmy na poziomie 31%, to jest średnia sondażowa. To jest bardzo dobry wynik. To jest o kilka procent więcej niż było przed marszem, bo myślę, że ten marsz 4 czerwca no, wyzwolił energię Polaków i robimy po prostu swoje. Ja nie chcę się zastanawiać nad tym, co będzie za 3 miesiące, jak Konfederacja będzie miała 10 czy 11%. Ja wiem, że mam robotę do wykonania, a ta robota polega na tym, żeby tak wygrać wybory, żeby PiS odesłać do historii, a Konfederację odesłać do ław opozycji. Panie pośle, za chwilkę wrócimy jeszcze do kwestii związanych z tą robotą, którą pan deklaruje, ale wątek Konfederacji chciałabym zakończyć, bo w czwartek posłowie Konfederacji i tak zwani wolnościowcy zagłosowali przeciwko tak zwanej ustawie Kamilka, czyli ustawie zaostrzającej kodeks, no, w dużym skrócie chroniącej bardziej prawa dzieci i ganiącej, ścigającej bardzo oprawców dziecięcych. Jak pan tłumaczy to, że jako jedyni posłowie Konfederacji zagłosowali przeciw temu prawu? Nie tłumaczę tego, pani redaktor, bo tego się nie da wytłumaczyć. Tego się po prostu nie da wytłumaczyć. Ja nie wiem, jak ktoś, kto wrzuca na Twittera czy na media społecznościowe zdjęcia swoich dzieci, w takim głosowaniu może się sprzeciwiać. Dla mnie to głosowanie było czymś naturalnym, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które dzieją się w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach w naszym kraju. Nie chcę tutaj kompletnie myśleć, dlaczego, jakie były powody, dlaczego ta Konfederacja głosowała. Dla mnie to jest coś po prostu niezrozumiałego i pokazującego tak naprawdę ten brunatny kolor mentalności, którą mają ci ludzie. Janusz Korwin-Mikke mówi, że dziecko musi znać swoje miejsce w rodzinie. Nie chce mi się nawet komentować tego, co mówi pan Korwin-Mikke. On naprawdę powinien odejść z polskiej sceny politycznej. Tylko nie zanosi się na to. Nie zanosi się. Właśnie to... To jeszcze jeden cytat. To jest ta kwestia wiarygodności, jeśli pani pozwoli. Bo pan Mentzen bardzo łatwo rozwiązuje wszystkie problemy Polski. Tak w warstwie retorycznej. To rozwiąże, tym się zabierze, tym się da, tym się nie będzie zabierać. Ten będzie miał 2 samochody, ten 5 mieszkań, ale nie jest w stanie wywalić na zbitą twarz takiego jegomościa z polityki. Znaczy, co to za lider polityczny? Uważa pan, że Mentzen, żeby zachować jakąkolwiek wiarygodność, powinien na zbitą twarz wyrzucić Korwina z polityki? Oczywiście, że tak. Albo w tej sytuacji sprawa jest prosta. Albo pan Mentzen podpisuje się pod tymi poglądami. No, to by wiele tłumaczyło także o tym, dlaczego tak głosowali w sprawie ustawy Kamilka, tak nazywanej ustawą Kamilka, albo nie ma siły w Konfederacji, ale jeżeli nie ma siły, jeżeli twarzą, czyli tymi prawdziwymi liderami Konfederacji jest Korwin-Mikke i pan Braun, no to chyba też polscy wyborcy powinni przetrzeć. To jeszcze jeden cytat z pana Janusza. Estrogeny powodują, że kobiety są powabne, ale też dopasowują umysł kobiety do poziomu dziecka. Po godzinie paplaniny dziecka mężczyznę niemal trafia szlak, a kobieta jest zachęcona, że takie mądre. I tak jest dobrze, tak powinno być. Ktoś z dzieckiem musi przecież gaworzyć. Mnie szlak trafia, że ktoś taki jest w polskim parlamencie. I muszę powiedzieć, że
Ja wiem, że pan Janusz Korwin-Mikke stara się na siłę zainteresować wyborców takimi obrazoburczymi stwierdzeniami. Może część polskich mężczyzn myśli podobnie. No bo widział pan, że Konfederacja, że najwięcej na Konfederację głosuje młodych mężczyzn w wieku 19-40. Nie chce mi się wierzyć. To jest dość przerażające. Proszę mnie zwolnić z zastanawiania się, kto może głosować na Korwin-Mikkego. Dla mnie ta paplanina pana Korwin-Mikkego to jest coś, co w ogóle powinno być na marginesie polskiego życia publicznego. Niestety nie jest na marginesie. Tak. I niestety pan Korwin-Mikke z takimi wypowiedziami dziś ma obrońców Konfederacji i dziś ma swoich uczniów. Proszę wybaczyć za to słowo, jeżeli chodzi o konfederatów. I właśnie o tym trochę rozmawiamy po cały czas, pani redaktor, że Konfederacja ma fajną, gładką opowieść o tym, jak to będzie świetnie, a z tyłu za sceną ma Korwin-Mikkego i Brauna, czyli gości, którzy są jeszcze gorsi mentalnościowo od PiSu. To jest arcypis. Pan Braun przecież dostał standing ovation na tej konwencji słynnej już Konfederacji. I proponuje mu się, pan Mentzen proponuje mu chyba stanowisko ministra kultury. Nie wiem w jakim kraju, ale to chyba w kraju rządzonym przez ludożerców. Panie pośle, do kiedy Koalicja Obywatelska zamyka listy wyborcze? Macie już ten termin Do 24 jest ten termin ostatecznych zgłoszeń kandydatów. Lipca. Zgłoszeń, ostatecznych zgłoszeń kandydatów. Okay, zgłoszenia, ale... Potem to jest perspektywa tygodnia, 10 dni, aby do końca lipca ciała właściwie. Statutowe, tak, żeby ciała statutowe pochyliły czyli się, ułożyły już. Wszelkie już spekulacje, apele i tak dalej dotyczące jednej listy opozycji będą w tym momencie zamknięte. Ja myślę, że one na dzisiaj są tak naprawdę zamknięte. Pan prezes Kosiniak-Kamysz i pan prezes Hołownia zdecydowali, że idą swoją drogą. Nazwali to trzecią drogą. Więc my, życząc im szczęścia, zajmujemy się tym, co najważniejsze, czyli wygraniem z PiS-em. Bardzo politycy Polski 2050 mają do was pretensje, że atakujecie bardziej ich niż Prawo i Sprawiedliwość i efekt sondażowy jest jaki jest, że oni mają problemy i tak dalej. Paweł Zalewski, chociażby no, były w końcu członek Platformy Obywatelskiej, pisał ostatnio na ten temat. Pan Paweł Zalewski powinien się zastanowić, dlaczego przez ostatnie lata był w tak wielu partiach politycznych i z większości wyleciał. Może po prostu takie non-stop narzekanie na innych, a nie szukanie winy w sobie jest czymś, co ludzi po prostu irytuje. Natomiast, pani redaktor, ja uważam, że polityk to jest taki człowiek, który bierze odpowiedzialność za własne działania, za własne czyny i własne słowo. Dziś, jeżeli politycy Polski 2050 mają takie poczucie krzywdy, jeżeli chodzi o sondaże, to tej winy powinni poszukać w sobie. To może oni nie są wystarczająco zdeterminowani, może droga, którą wybrali, nie jest najlepsza. Naprawdę szukanie wroga w Platformie Obywatelskiej to nie jest dobry prognostyk ani na te wybory dla Polski 2050, ani na okres powyborczy. Niech skupią się na swojej pracy. Panie pośle, tak z ręką na sercu, jeśli mogę pana prosić. Żałuje pan? Żal panu jest tego projektu jednej listy? Tak. Tak, żałuję, dlatego że kilka miesięcy temu jedna lista była no, takim automatycznym narzędziem wygrania wyborów. Ja pamiętam, jak spotykaliśmy się u pani w studiu, pani redaktor, w styczniu i przekonywałem, że jedna lista no, daje prawie 50% poparcia, a więc naturalne zwycięstwo. Już nikt by się nie oglądał na to, jaki będzie wynik PiSu, jaki będzie wynik Konfederacji. Opozycja po prostu miała gwarancję wygrania wyborów. Dziś jedna lista już niczego nie gwarantuje, niestety. Wyborcy są rozczarowani, zniechęceni, dokładnie tak. I za to odpowiedzialność muszą ponosić ci politycy. I będą ponosić ci politycy, którzy do tej jednej listy nie doprowadzili, którzy powstanie tej jednej listy zablokowali. Jak macie zamiar poradzić sobie z tematem referendum w sprawie migracji? Poradzić sobie mam na myśli to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie właściwie prowadziło dwie kampanie jednocześnie, w tym kampanię referendalną, która będzie finansowana z zupełnie innych środków niż ta wyborcza, ta sensu stricto do parlamentu. Po to jest to referendum. No dobrze, tylko pytanie, jaki kłopot wam jako opozycji to sprawia? Jeżeli chodzi o nieuczciwość tych wyborów, to sprawia problem i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Już ostatnie wybory prezydenckie były nieuczciwe. No, całe państwo zaangażowane po stronie jednego kandydata czyniło te wybory po prostu wyborami, które nie można nazwać demokratami, wyborami równymi.
Więc z tej perspektywy na pewno to będzie problem. Natomiast jak sobie z tym będziemy radzić? Będziemy obnażać hipokryzję PiS. Proszę zwrócić uwagę, te kilka tygodni temu, to dwa tygodnie temu dokładnie, Donald Tusk pokazał to skandaliczne rozporządzenie, które miało umożliwiać przekroczenie polskiej granicy i przyjazd do Polski 400 tysięcy minimum rocznie migrantów zarobkowych z krajów muzułmańskich. Po czym, przepraszam, wejdę w słowo, politycy Zjednoczonej Prawicy powiedzieli, że wycofali się z tego projektu i powołali się na to, że powiedział o tym Donald Tusk. No tak, oni się wycofali, ale przecież fakty są takie, że w ostatnich latach do Polski trafia rekordowo dużo migrantów z krajów muzułmańskich. Rekordowo dużo. Takich pozwoleń na pracę tylko w 2022 roku wydano 135 tysięcy. Ja wiem, politycy PiS-u, także u pani w studiu, mówią, ale pozwolenie na pracę to nie to samo, co przyjazd. Tak. Tylko dziwnym trafem, proszę zwrócić uwagę, nikt w rządzie PiS-u nie jest w stanie powiedzieć, ile z tych 135 każdy mówi co innego, pozwoleń zostało zrealizowanych. Dlaczego? No bo tych pozwoleń jest pewnie, tych realnych przekroczeń granicy jest pewno 60, 70, a może i 100 tysięcy. PiS boi się podać tą liczbę, bo wiedziałby, jak bardzo w sprzeczności stoi z tym, co mówią. Więc my będziemy bardzo konsekwentnie pokazywać, że rząd PiS-u z jednej strony prowadzi taką haniebną, ohydną retorykę antyimigracyjną, z drugiej strony jest rządem najbardziej promigracyjnym w historii Polski. A Donald Tusk rządem... miał do siebie pretensje, jeżeli chodzi o tę retorykę migracyjną? Mam na myśli ten pierwszy spot, który spowodował tyle kontrowersji? Nie, bo... Tam wszystko było okej, pana zdaniem? Ten spot obnażał hipokryzję PiS-u. Pokazywał tak naprawdę, z jakim problemem mamy... Pełna zgoda, ja tylko mówię o sposobie nazwania. Ale to ja bym powiedział, panie redaktor, żeby pokazać, niczego niewłaściwego, jeżeli chodzi o nazwanie ludzi, tak jak pani redaktor to powiedziała, nie było. Natomiast retoryka była dobrana do tego, żeby skrajnie mocno uderzyć po oczach tych, którzy nie rozumieją hipokryzji Panie PiS-u w tym pośle, zakresie. Kiedy politycy Platformy Obywatelskiej odblokują wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Ja myślę, że te pieniądze odblokują się dzień po wyborach i wtedy, kiedy premier straci władzę. Apeluje Morawiecki do was. Odblokujcie natychmiast Krajowy Plan Odbudowy. Premier wróciliśmy do was Wróciliśmy do tego patentowego... No tak, ważne. Ale przypomnijmy sobie, jak było. Dwa lata temu pan premier Morawiecki na tle billboardów mówił o tym, jaki to majątek trafi do Polski. Potem zrobił wszystko, żeby te pieniądze do Polski nie trafiły. Można powiedzieć, PiS i Morawiecki okradli Polaków z tych środków. Dziś, gdy wiedzą, że jest z tym problem, gdy czują, że Polacy nie mogą zrozumieć, dlaczego są z tych pieniędzy okradani, stara się przerzucić odpowiedzialność na opozycję. Nie, panie Morawiecki, te pieniądze trafią do Polski, jak tylko taki jegomość jak pan przestanie rządzić. Te pieniądze są blokowane przez pana, panie Morawiecki. To pana działania, to pana niszczenie praworządności doprowadziło do tego, że Unia Europejska te pieniądze dla Polaków zablokowała. W Polsce zostanie przywrócona praworządność, w Polsce powrócą rządy prawa i te pieniądze do Polski trafią. A ci, którzy okradali Polaków z tych pieniędzy, zostaną rozliczeni. No dobrze, to jeszcze jedna kwestia dotycząca nadchodzących wyborów parlamentarnych. Nie wiemy, kiedy one się odbędą. Wszyscy mówią 15 października. Jak to, panie redaktorze? Do 14 sierpnia jest czas dla pana prezydenta. Pan prezydent podejmuje niezależne decyzje, tak powiedział Jarosław Kaczyński. Podziwiam pani opanowanie, mówiąc to, że pan prezydent podejmuje niezależne decyzje. Ja nie mam takiej wiary w pana prezydenta. Jarosław Kaczyński chyba wczoraj nawet powiedział, że wybory będą w połowie października, 15 to jest niedziela. Tak. Więc chyba wskazał panu prezydentowi, co ma myśleć w tym zakresie i pewnie wybory będą... I sądzi pan, że właśnie na 15 dzień października prezydent te wybory rozpisze? Myślę, że tak, ale to trochę temat zastępczy, muszę powiedzieć. Szukałam cytatu. Pan Jarosław Kaczyński mówi tak. To jest wybór w tym głosowaniu, które będzie najprawdopodobniej w połowie października, bo jeszcze prezydent nie podjął decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie gdzieś koło połowy października, akurat 15 to jest niedziela, więc być może to będzie 15, ale to powtarzam, decyzja prezydenta. Czyli pan Kaczyński za pośrednictwem mediów powiedział panu prezydentowi, jaką ma inaczej chyba decyzję. Nie rozmawiają ze sobą. Ale mówiąc, to też pokazuje Jarosław skalę. Jarosław Kaczyński na RBN-ie się nie pojawił. To też pokazuje skalę patologii. Panie, panie redaktor, tylko jedna rzecz. Niezależnie, czy to będzie 15 października, a wszystko na to wskazuje 22, 29,
Każda data jest dobra, żeby tych gości pogonić i odsunąć od władzy. Sądzi pan, że dotrwamy, dożyjemy takich czasów, że 34 lata po odzyskaniu niepodległości wyborów parlamentarnych w Polsce będą pilnować, będą je kontrolować obserwatorzy OBWE? Tak. Myślę, że te najbliższe wybory będą pod nadzorem OBWE. I to tylko pokazuje, jak bardzo Polska... Zbigniew Brzeziński ostatnio mówił, że też OBWE działa na korzyść Donalda Tuska, że te wszystkie organizacje... Wszyscy w ogóle... Nie, ale zupełnie poważnie mówię. No ja też mówię poważnie, że tam, gdzie PiS-owi nie idzie, to jest zawsze wina Tuska. No, powiedziałbym, skrajnie nieudolni ci politycy pisowscy, skoro wszędzie to Tusk ma większe znaczenie niż oni, mimo że to oni formalnie rządzą krajem. Dożyliśmy takich czasów, w którym wybory w Polsce są porównywane do wyborów, nie wiem, na Białorusi, bo to tam jeździły misje obserwacyjne OBWE. Do tego doprowadził PiS. Dziś cały cywilizowany świat przeciera oczy ze zdumienia, że w sercu Europy może być takie państwo, w którym władza tak masowo fałszuje wolę wyborców. Fałszuje, chcę to od razu wyjaśnić, fałszuje w rozumieniu takim, iż wykorzystuje cały aparat państwa do tego, aby zmienić werdykt wyboru. I sprawa ostatnia, panie pośle, co się dzieje z paktem senackim? Bo tydzień temu, dokładnie w poniedziałek, Robert Biedroń siedział tutaj na pana miejscu i powiedział, że rozmowy zostały zerwane. Ale nie wiem, skąd miał taką informację. Musi pani zaprosić jeszcze raz pana Biedronia, bo chyba po prostu strzelił jak kulą w płot. Zapadnie, jaka część okręgów jest już dogadana, czego wam jeszcze brakuje? Mniej więcej 80-85% okręgów jest już dogadanych, jest przygotowanych do akceptacji liderów. Rzeczywiście są różnice zdań w około 15%, ale te 15% to są takie główne ośrodki typu Warszawa? Warszawa, jest wśród nich Poznań, i jeden z okręgów krakowskich. No, wie pani, to są okręgi, które w sposób naturalny są najlepsze dla opozycji, więc też ta dyskusja jest najbardziej taka emocjonalna, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, o co toczy się stawka. Dogadamy się. Myślę, ale że kiedy? To jest perspektywa, właśnie. Myślę, że to jest perspektywa kilkunastu najbliższych dni. Czyli wszystko właściwie powinno zostać zamknięte do końca lipca, tak jak ja nie chcę stawiać. Ja nie chcę stawiać tych takich deadline'ów do końca lipca, bo ja chcę powiedzieć po prostu, że nic nadzwyczajnego się w tej sprawie nie dzieje. Tam, gdzie pojawiają się personalia, zawsze pojawiają się emocje. I zawsze jest naturalne, że dojrzali politycy potrafią z tych problemów wyjść ofensywnie. I my też będziemy potrafili, zaręczam to pani. To tak a propos, bo za chwilę będzie Jan Maria Jackowski moim gościem. Wystawiacie panu senatorowi jakiegoś kontrkandydata, czy nie, w okręgu? Tu jeszcze toczy się także dyskusja, natomiast ja... To jest akurat mój okręg poselski. Ja jestem posłem z okręgu Płosko-Ciechanowskiego. Ja wiem, że pan Jan Maria Jackowski ma bardzo mocne poparcie w tym okręgu i wiem, że wygra z kandydatem pisowskim, więc sam osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby pan Jackowski startował i nie miał kontrkandydata z paktu. Tak wskazują zresztą badania. Liczę natomiast na to, że pan senator Jackowski zrozumiał, że bycie w PiS-ie, w sensie w klubie PiS-u, to był wielki błąd. Ostatni rok jego działalności pokazuje, że ma naprawdę traumatyczne przeżycia po swojej współpracy z PiS-em i że już nigdy więcej to się nie powtórzy. Trzymam kciuki i za to, że wygra wybory w tym okręgu. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie pośle, za wizytę u nas w studiu, a już za chwilę u państwa wspomniany przez nas sekundę temu Jan Maria Jackowski. Zapraszam. I zwracam się też do tych wszystkich, którzy z różnych powodów głosowali kiedyś na PiS i dzisiaj mają, i wiemy o tym, ból głowy. Wiecie, to nie jest tak łatwo zmienić zdanie. Ludzie potrzebują mocnych argumentów. Ja chciałbym zapytać tych wszystkich, którzy poważnie traktują dekalog. Czy te słowa z preambuły Konstytucji, że możemy łączyć się w wspólnotę narodową, że możemy łączyć prawie wszystkich Polki i Polaków wokół takich wartości jak dobro, prawda i sprawiedliwość, to czy nie jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj trzeba to bardzo głośno powiedzieć, że to, co łączy wszystkie przyzwoite Polki i przyzwoitych Polaków, to jest siódme przykazanie. Nie kradnij. Czy to ma być oś sporu między dwiema połówkami, między dwiema połowami narodu polskiego?
Czy my nie powinniśmy wreszcie głośno, z pełnym przekonaniem powiedzieć do tych, którzy wybierali, tych, którzy rządzą dzisiaj? Ludzie, ocknijcie się. Ludzie, jeśli poważnie traktujecie to przykazanie, to nie możecie pozwolić na ani jeden dzień dłużej takiej władzy. Państwa gościem Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, były senator klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze, kłaniam się. Nie przez przypadek, wiem, że to pana irytuje, że po takim czasie przypominamy, że były senator klubu PiS. Nie wiem, czy pan miał okazję przysłuchiwać się mojej rozmowie z Marcinem Kierwińskim, ale on pod koniec naszego spotkania powiedział, że ma nadzieję, że pan senator zrozumiał, że bycie kiedyś w klubie Prawa i Sprawiedliwości to był wielki błąd. Czy pan rzeczywiście uważa, że to był wielki błąd dzisiaj, także w perspektywie tej kampanii, która się już toczy? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że z panem posłem Kierwińskim się bardzo często spotykamy w okręgu, bo pracujemy w jednym okręgu wyborczym, to znaczy jego poselskim, moim senatorskim. I muszę powiedzieć, że tutaj w tym okręgu potrafimy, mimo tych napięć, które są ogólnie w polityce krajowej, jednak mimo wszystko posłowie z tego okręgu reprezentujący różne opcje polityczne potrafią z sobą współpracować dla dobra mieszkańców północnego Mazowsza. Natomiast oczywiście słyszałem tę wypowiedź pana posła, pana sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i muszę powiedzieć w ten sposób, że ja uważałem i uważam, że program wyborczy PiS-u w roku 2015 był dobrym programem dla Polaków i dla Polski. Natomiast sposób realizacji tego programu i sposób wykonywania władzy, w jaki sposób PiS wykonuje tę władzę, odejście od tych standardów, tych priorytetów i tych założeń i deklaracji liderów, które były głoszone dla przestrzeni publicznej, na przykład to słynne, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a widzimy, co się dzieje ze spółkami Skarbu Państwa, z różnymi instytucjami, które są po prostu zasilane ludźmi związanymi z PiS, którzy no, ogromne pieniądze z tego tytułu pobierają, czasami nawet nie mając do tego żadnych kwalifikacji i ściśle realizując linię przekazu partyjnego. To wszystko razem pokazuje, że to odejście nastąpiło i w tym sensie oczywiście no, ja zostałem wykluczony z klubu właśnie za krytykę, którą podejmowałem w tym zakresie i w tej chwili nie widzę możliwości dalszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. No dobrze, tylko znaczy, nie do końca... Mówię o współpracy politycznej. Jasne. Nie do końca pan dokończył to zdanie, ponieważ powiedział pan, że program PiS był dobry, ale jego realizacja, no właśnie, zła, nieudolna, skandaliczna. Jakby pan nazwał realizację tego programu przez tych ostatnich 8 lat? Kończąc ten wątek już. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, no to rzeczywiście w pierwszych 2 latach Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało te postulaty. To znaczy ja mówię o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego, myślę tutaj o podwyższeniu stawki godzinowej, myślę tutaj no, o dyskutowanym obecnie programie 500+, ale jednak wtedy bardzo pozytywnie przyjętym przez opinię publiczną w Polsce, jak został wprowadzony w 2016 roku. A więc w tym zakresie te propozycje były realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o agendę w zakresie polityki międzynarodowej, jeżeli chodzi o agendę w zakresie polityki gospodarczej, jeżeli chodzi o standardy w życiu publicznym, jeżeli chodzi o to, żeby nie traktować państwa jako łup, żeby nie antagonizować, żeby nie dzielić Polaków na lepszych i gorszych, słusznych, niesłusznych, tych, którzy popierają obóz rządowy i tych pozostałych, no, którzy w domyśle nie są Polakami, tak? Bo to z wypowiedzi liderów wynika. No to są dla mnie rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Żyjemy w państwie demokratycznym, żyjemy w państwie pluralistycznym, żyjemy w rzeczywistości, gdzie jest wolność słowa i każdy ma prawo do własnych poglądów. Jest to norma konstytucyjna. W związku z powyższym tego typu dzielenie Polaków na
słusznych i niesłusznych, no jest pewną metodą polityczną stosowaną przez obóz rządzący, ale metodą, która na dłuższą metę przynosi szalone negatywne skutki. No między innymi te szalone podziały, które są i w rodzinach, i w środowiskach zawodowych, i w środowiskach społecznych, no i w życiu publicznym. Panie pośle, czy pan uważa, że prezydent podejmie własną i niezależną decyzję w sprawie określenia terminu wyborów parlamentarnych? Bo Jarosław Kaczyński, zapytany o to, oczywiście stwierdził, że to jest decyzja prezydenta, ale kilkakrotnie zasugerował, że ma to być 15 października. Myślę, że decyzja w zasadzie kierunkowo jest podjęta, bo to się ładnie mówi, kierunkowo decyzja jest podjęta. W tej chwili będzie chodziło o to, żeby skoordynować pewnie wybory z akcją referendalną i wybrać taki optymalny model. No ja przypomnę, że jeszcze nie jest dokończona nowelizacja ustawy, bo przecież w Senacie będziemy się tym zajmować, tak, która umożliwia przeprowadzenie referendum i wyborów parlamentarnych jednego dnia. Będziemy w Senacie nad tym obradować po 26 lipca. A więc jak te wszystkie, że tak powiem, współrzędne będą już gotowe, no to wtedy zostanie wypracowana ostateczna decyzja i nie sądzę, żeby pan prezydent tutaj był szczególnie autorski w zakresie ustalania tej daty. Wiadomo, że pierwszy możliwy termin jest 15 dzień października, no i później zdaje się 3 czy 4 niedziele i to jest to pole manewru pana prezydenta, ale sądzę, że z różnych powodów to by był raczej dzień 15 października. Z jakich powodów, panie senatorze, nazwijmy to po imieniu, z jakich powodów? No, myślę, że po pierwsze będzie krótka kampania wyborcza, ponieważ ten kalendarz wyborczy, no jeżeli on zostanie odpalony w połowie sierpnia, to będą 2 miesiące, no więc będzie stosunkowo niewiele czasu na kampanię wyborczą. No przypomnijmy, że przecież sierpień jest miesiącem urlopowym, tak? Wrzesień, początek roku szkolnego, powrót do pracy, ludzie są zajęci. Tak naprawdę ta kampania to będzie 2-3 tygodnie trwała, więc to jest korzystne dla obozu rządzącego. A po drugie, związki z Dniem Papieskim, próba grania być może tym. No widzimy po tym, że już takie próby były podejmowane w ostatnich miesiącach, a więc to mogą być te czynniki, które mają wpływ. Przypomnę też, że jeżeli chodzi o tę sprawę, no to oficjalna inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II miała miejsce w dniu 22 października i to jest wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II i tak naprawdę to jest dzień, który no, można powiedzieć jest takim dniem z punktu widzenia panie Kościoła. Panie senatorze, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale skoro pan już tak troszkę więcej o Kościele zaczął mówić i o tym połączeniu Kościoła z polityką, jestem bardzo ciekawa pańskiej opinii dotyczącej tego, co wydarzyło się tydzień temu na Jasnej Górze, tego politycznego wystąpienia zarówno Tadeusza Rydzyka, jak i Jarosława Kaczyńskiego, atakowania niemieckiej Unii Europejskiej, mówienia o tym, że chcą zniszczyć nasz naród, bo takie słowa z ust Jarosława Kaczyńskiego padły. Później po kilku dniach oświadczenie ojców Paulinów, którzy stwierdzili, że rzeczywiście nie powinno było dojść i dochodzić w przyszłości do tego typu sytuacji. Jaka jest pana ocena tegoż, co wydarzyło się, także jako, bo z tym się pan nie kryje, praktykującego katolika? No przede wszystkim to, co powiedział Jarosław Kaczyński na wałach jasnogórskich, to nie było nic nowego w sensie głównych tez propagandowych. No ale miejsce jednak dość niestosowne chyba, prawda? Tak, ja właśnie to chciałem skomentować, że co prawda ojcowie Paulini przyznali, że to nie miało miejsce w czasie liturgii mszy świętej, a więc nie było jakby integralną częścią mszy świętej, to zdaje się było przed rozpoczęciem mszy świętej. Tym niemniej dla opinii publicznej, no niewątpliwie, zwłaszcza dla tej, która nie popiera Prawo i Sprawiedliwość, a są to osoby wierzące, no to było
było oczywiście szkodliwe z tego punktu widzenia, że Kościół jest powszechny. Kościół nie jest jednej partii, czy jednej jedynie słusznej idei, czy politycznych, czy koncepcji gospodarczej, czy programu gospodarczego. Kościół tutaj bardzo wyraźnie w nauce swojej posoborowej, w konstytucjach soborowych, wyraźnie mówi o autonomii rzeczywistości kościelnej, rzeczywistości świata. Przecież katolik może zarówno głosować na Platformę Obywatelską, może głosować na Polskie Stronnictwo Ludowe, może głosować na PiS, może głosować na Konfederację, może jeszcze na kogoś innego głosować. I tutaj, jeżeli jest w zgodzie ze swoimi poglądami, to tutaj nic takiego dziwnego w tym nie ma. A nie można monopolizować, że ludzie wierzący głosują na jedynie słuszną partię, czy sposób oceny i przedstawiania rzeczywistości. I z tego punktu widzenia nie dziwię się tej dyskusji, która po prostu się w Polsce na ten temat przetoczyła. Tym bardziej, że jest instrukcja Konferencji Episkopatu Polski, która mówi, że ambona jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla sprawowania liturgii. No dobrze, panie senatorze, instrukcja, a właściwie chyba trudno oprzeć się wrażeniu, że Kościół Polski, a przynajmniej jego hierarchowie, opowiedzieli się po stronie jednej partii politycznej. I to też nie jest żadna nowość, to też nie dzieje się od wczoraj. Ja tutaj bym polemizował z panią redaktor. A bardzo proszę. Być może są biskupi, którzy, nazwijmy to, sympatyzują z obecnym obozem rządzącym, ale są też biskupi i duchowni, którzy nie sympatyzują. I proszę prześledzić media i różne wypowiedzi przedstawicieli duchowieństwa pojawiają się w przestrzeni publicznej. Także tu moim zdaniem nie można generalizować, natomiast rzeczywiście to jest moim zdaniem wina Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje w swojej propagandzie przedstawić jakby, czy prezentować się jako jedyny obrońca Kościoła, wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej i przed zagrożeniami płynącymi z Unii Europejskiej. I to w połączeniu z tymi niektórymi wypowiedziami przedstawicieli duchowieństwa może tworzyć takie wrażenie, o którym pani mówi. Panie senatorze, tylko pytanie, czy w ogóle tego typu tematy, stawianie siebie w roli obrońcy wiary chrześcijańskiej, to jest temat do kampanii wyborczej. Mamy rozdział, przynajmniej w teorii, państwa i kościoła. Czy to w ogóle powinno być tematem polityki, panie senatorze? No wie pani, tu mamy do czynienia jednak z rzeczywistością, która jest bardzo szeroko polityczna, dlatego że zmiany kulturowe, które się dokonują współcześnie w Europie czy w krajach zachodnich, one również mają swoją agendę polityczną. I tutaj lewica przecież też odwołuje się do tego i przekuwa to na programy polityczne. Więc w takiej rzeczywistości żyjemy. Nie, ale lewica przekuwa właśnie rozdział, panie senatorze. To nie jest tak, że się powołuje na wartości chrześcijańskie, jak robi to Prawo i Sprawiedliwość i stoi na straży obrony Kościoła, tylko w swoim programie uwydatnia te kwestie związane z elementami, które nie powinny być zależne od wiary chrześcijańskiej. To jest zasadnicza różnica. To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że mamy tutaj do czynienia to przecież lewica proponuje jakby zupełnie nowy paradygmat, tak? To znaczy człowieka, który niekoniecznie musi się odwoływać do sprawdzonych od pokoleń wartości, przynajmniej w Polsce czy w innych krajach europejskich. I ten paradygmat jest bardzo wyraźnie widoczny w założeniach programowych, ideowych lewicy. Ja po prostu stwierdzam fakt tutaj w tym momencie. I ten dyskurs między odwołaniem się do wartości chrześcijańskich a neutralizowaniem wartości chrześcijańskich, to jest sporem, który w polityce trwa przynajmniej od czasów rewolucji francuskiej, a więc od 1789 roku. I to już nie my pierwsi, no dobrze. Żyjąc teraz,
w tym sporze bierzemy udział. Co więcej, jak się czyta na przykład publicystykę nawet z okresu jeszcze przed I wojną światową, te spory były bardzo, 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 muszę pani powiedzieć, podobne, a mówię to jako... Dobrze, tylko panie senatorze, rozwijamy się jako społeczeństwa i zresztą nie wiem, czy to też nie jest wniosek, który powinien wyciągnąć Kościół, bo jakie są efekty, jak szybko postępuje sekularyzacja Polaków, to wszyscy wiemy, ale to jest jakby temat na zupełnie inną dyskusję. Wróćmy do polityki sensu stricto, panie senatorze. Jak bardzo obawia pan się rosnącej w siłę Konfederacji? Pytam także w kontekście czwartkowej decyzji posłów Konfederacji, którzy nie poparli jako jedyni tej ustawy, tak zwanej ustawy Kamilka, zaostrzającej kary wobec oprawców dzieci i chroniącej dzieci w sposób, no nie wiem czy wystarczający, ale na pewno silniej niż dotychczas to było. Jak pan sobie to tłumaczy? Ja tłumaczę sobie bardzo prosto. Tutaj kluczem do tego jest socjotechnika moim zdaniem. I takie poczucie, że no jest potrzebna jakaś zmiana. Ona w jakimś sensie jest podobna jak w 2015 roku. Też było oczekiwanie na jakąś zmianę. Z tym, że wtedy akurat Prawo i Sprawiedliwość proponowało program, który wstrzelił się w te oczekiwania społeczne, no i odniósł sukces, mając samodzielną większość. Natomiast w tej chwili jest oczekiwanie na zmianę, ale zarówno obóz rządzący, jak i opozycja w zasadzie nie przedstawia zupełnej zmiany jakościowej i jakiejś wizji Polski. I to jest jedna przesłanka. Druga jest taka, że im bardziej trwa polaryzacja między PiS-em i antypiS-em, czy między obozem rządzącym a opozycją, a zwłaszcza koalicją obywatelską, tym bardziej korzysta ten trzeci. Tam, gdzie dwóch się bije, jest takie pożykadło, tam trzeci korzysta. I w tym wypadku nie jest to trzecia droga, tylko Konfederacja. I wreszcie po trzecie, im bardziej media liberalne będą krytykowały Konfederację, jest to niejako wpisane w przekaz czy w konstrukcję socjotechniczną prezentacji Konfederacji w przestrzeni publicznej. Jesteśmy atakowani, to znaczy mamy rację i tak jest to odbierane przez zwolenników. To nie jest, panie senatorze, kwestia ataku, to jest kwestia mówienia sprawdzam, po prostu. Ale ja mówię o niektórych wypowiedziach, które są wyraźnie konfrontacyjne w stosunku do Konfederacji. Co więcej, pani powiem, że badania struktury elektoratowej Konfederacji pokazuje, że wśród obecnych zwolenników Konfederacji 20% to są byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy, 20% to są zwolennicy Platformy Obywatelskiej i 20% to są dawni zwolennicy Szymona Hołowni. Pozostałe 40% to jest ten rdzenny elektorat Konfederacji z roku 2019. Więc to jest ciekawe zjawisko i moim zdaniem im bardziej, jeżeli główne siły polityczne nie będą miały pomysłu, w jaki sposób toczyć kampanię z Konfederacją, a będzie ona tylko i wyłącznie atakowana jako potencjalne zagrożenie dla establishmentu politycznego obecnie, no to tym bardziej ona będzie rosła w siłę. No to jest taki paradoks, ale tak to po prostu wygląda. Więc z tego punktu widzenia myślę, że w sztabach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, no trwa intensywna, no i też i u Szymona Hołowni, trwa bardzo intensywna, trwają bardzo intensywne poszukiwania strategii, w jaki sposób już w realnej, w tej już końcówce kampanii, bo już mamy tę kampanię wyborczą, tutaj pozycjonować się w stosunku do Konfederacji. Panie senatorze, i na koniec jeszcze chciałam pana spytać o rezolucję, która została w ubiegłym tygodniu przyjęta przez Parlament Europejski. Do tej rezolucji dołączony także apel do obserwatorów OBWE, aby pojawili się tutaj w trakcie wyborów parlamentarnych. Anno Domini 2023. Czy spodziewał się pan kiedyś, że dożyjemy w wolnej Polsce takiej sytuacji, kiedy Parlament Europejski będzie wzywał misję obserwacyjną OBWE, żeby pilnowała czy też kontrolowała przebieg wyborów w Polsce? Rzeczywiście pana zdaniem ta uczciwość procesu wyborczego w Polsce jest tak bardzo zagrożona? Niestety muszę przyznać pani rację. To znaczy obóz rządzący wykorzystuje cały aparat państwa polskiego do swoich celów politycznych. No proszę zauważyć, jak jest dofinansowana na przykład
media publiczne, jak są szczególnie Telewizja Polska. To są kwoty, to już jest 7 czy 8 miliardów złotych na przestrzeni ostatnich lat. I trudno powiedzieć, że telewizja publiczna w pełni spełnia te założenia realizacji swojej misji, które są opisane bardzo dobrze, notabene w ustawie o radiofonii i telewizji, ponieważ wystarczy porównać czasy przeznaczone dla opozycji i dla obozu rządzącego. Mówię o programach publicystycznych czy informacyjnych. Więc to pokazuje i też inne instrumenty, a więc sposób finansowania polityki, wykorzystywanie możliwości, jakie stwarzają spółki Skarbu Państwa do prowadzenia polityki i cały obszar innych instrumentów, nad którymi rząd ma, czy władza, szerzej można powiedzieć, władza ma kontrolę, powoduje sytuację, że trudno mówić, że mamy do czynienia z z wolną przestrzenią publiczną, w której rzeczywiście trwa rywalizacja na programy, na Polskę i toczy się w sposób taki spokojny kampania wyborcza. No i teraz ten ostatni moment, próba połączenia też referendum z kampanią wyborczą, co będzie stwarzało możliwość ekstraordynaryjnego finansowania de facto kampanii wyborczej i nikt nie będzie w stanie tego kontrolować w związku z w sposób czytelny, żeby te finanse były oddzielone, czasy antenowe. Przecież nikt nie będzie w stanie z tego w tej chwili tak realnie kontrolować. Z podmiotów niezależnych mówię w tym sensie. No to pokazuje, że tutaj warunki do uczciwych wyborów, no nie ma tych warunków do uczciwych wyborów i z tego punktu widzenia no dostarczyliśmy takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajdujemy. Ja sobie nie przypominam po 1989 roku, żebyśmy mieli tak jawne wykorzystywanie całego aparatu państwowego przez obóz rządzący do celów własnych celów politycznych. Owszem, były różne próby. Ja nie twierdzę, że w przeszłości wszystko było idealne przed każdymi wyborami, że obóz rządzący w poprzednich jeszcze kadencjach nie próbował wykorzystać swojej przewagi właśnie przez to, że jest obozem rządzącym w wyborach, ale na taką skalę tego zjawiska nie było. I z tego punktu widzenia no, jest to zupełnie nowa sytuacja. Panie senatorze, to jeszcze tylko dopytam, już naprawdę na koniec. To jak w takim razie zachęcić wyborców do tego, żeby poszli do urn? No bo skoro oni już na kilka miesięcy przed wyborami słyszą, że ten proces nie będzie uczciwy, nie będzie równy, no to wielu może pomyśleć, no to po co ja mam iść głosować w ogóle? Ja myślę, że paradoksalnie te wybory jednak zmobilizują wyborców do pójścia do urn, ponieważ no, mamy taką ogólną, duszną atmosferę w kraju. No, tak bym to określił. To jest może trochę irracjonalne, to wymyka się jakimś kryterium politycznym, ale jest takie po prostu poczucie wymęczenia tego wszystkiego. Takie, że to już jest takie schematyczne, do bólu przewidywalne i że to nie stwarza przestrzeni do jakiegoś ku przyszłości, ku jakimś takiemu poczuciu przestrzeni. I to powoduje z kolei, że to może zmobilizować tych wyborców, którzy do tej pory uważali, że no toczy się to życie polityczne, ale bez mojego udziału. I to może zmobilizować do pójścia do urn wyborczych. Także to będzie na pewno niewątpliwie bardzo intensywna, bardzo brutalna, ale też i bardzo ciekawa kampania wyborcza. Powiedział pan na samym początku, że Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby ona była jak najkrótsza, bo krótka kampania to jest rzecz, z której Prawo i Sprawiedliwość skorzysta. Dlaczego? No dlatego, że obóz rządzący jest okopany na swoich pozycjach, mały informacyjne do opinii publicznej i im dłużej ta kampania trwa, to może się pojawić zagrożenie, że się pojawią alternatywne źródła informacji. No to, co się dzieje w internecie, te różne happeningi, które opozycja w tej chwili o tej Alei Milionerów organizuje, to jest próba przełamania tych kanałów informacyjnych, które tworzą w Polsce banki informacyjne i z tego punktu widzenia właśnie im krótsze, tym większy efekt tego zamrożenia w tych bańkach informacyjnych. I z tego punktu widzenia to jest właśnie groźne dla obozu rządzącego, że im więcej będzie
i pluralizmu, wymiany poglądów, różnych punktów widzenia, informacji dostępnych do szerokiej opinii publicznej, tym w pewnym sensie gorzej dla obozu rządzącego. Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za wizytę u nas w studiu. Do zobaczenia. Osobiście, mam nadzieję, już niedługo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Panie. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9.07. Za dziś bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy oczywiście za tak liczną obecność i zapraszamy do spotkania jutro. Państwa gościem będzie m.in. Szymon Hołownia, czyli lider Polski 2050. Wracamy, przypomnę raz jeszcze, o 9.07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.